Cześć, witajcie w nowym filmie. Niektórzy ludzie już nazywają to szczęśliwym dniem, kiedy znajdą trochę pieniędzy na ulicy. Ale są tacy ludzie, którzy mają więcej szczęścia niż inni. Dzisiaj pokażę wam 15 osób, które miały 100% szczęścia. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 15. Gdyby zapytać surferów, jakie jest najbardziej ekscytujące miejsce, w którym można znaleźć monstrualne fale, prawdopodobnie powiedzieliby, że plaża Praia do Norte, znajdująca się w Portugalii. Brazylijski surfer Lucas Cianca może to potwierdzić, ponieważ miał do czynienia nie z jedną, ale z dwoma ogromnymi falami, które mogły go całkowicie zniszczyć. Ale na szczęście dla niego, jego kolega z drużyny na skuterze wodnym przybył w samą porę, zanim nadeszła druga gigantyczna fala. Z prędkością 95 km na godzinę jego kolega pociągnął go za sobą i obaj zdołali przetrwać ogromną falę. Numer 14. Paralotniarstwo dla większości ludzi samo w sobie jest przerażającym zajęciem. Ale rosyjski paralotniarz o imieniu Władimir Tsarkov miał kolizję z sępem na dość dużej wysokości. Skakał on w Himalajach i zobaczył kilka sępów lecących w jego kierunku. Jeden z ptaków zaplątał się w jego spadochron, ale na szczęście miał zapasowe. W końcu dał mu się bezpiecznie wylądować w lesie, a następnie uwolnił sępa, który na szczęście był w stanie ponownie odlecieć. Numer 13. Numer 12. Na poniższym nagraniu z kamery monitoringu widzimy kobietę wchodzącą do windy. Nie zauważyła ona jednak, że jej pies, pomeranian, nie dotarł do windy. Biedny pies był na smyczy, ale na szczęście był tam jej sąsiad o imieniu Johnny, który widział, co się stało i wiedział, jak szybko działać. Jak sam twierdzi, miał trochę problemów z odczepieniem psa ze smyczy, ale w końcu udało mu się uratować małego psa. Co za bohater. Numer 11. Ci bracia bliźniacy, Sebastian i Filip, zmierzyli się ze sobą podczas Mistrzostw Świata Red Bulls Rubik Cube w Moskwie. Pojedynek był intensywny, ale Filipowi ostatecznie udało się wygrać o zaledwie 0,1 milisekundy. Różnica była tak mała, że drugi z braci bardzo się o nią zdenerwował. W końcu bliźniacy uwielbiają rywalizować ze sobą na najwyższym poziomie. Można więc powiedzieć, że jeden miał trochę więcej szczęścia, aby wygrać o 0,1 milisekundy. Numer 10. Ta kolejna grupa pasażerów oglądała wieloryby w Gustavus na Alasce, kiedy zobaczyli kilka z nich pływających w oddali. Wszyscy byli skupieni na zwierzęciu, gdy nagle znikąd humbak wyskoczył z wody tuż obok ich łodzi. Ludzie na pokładzie nie mogli uwierzyć, że wieloryb wyskoczył zaledwie kilka centymetrów od nich. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale niektórzy ludzie na pokładzie trochę zmokli. Numer 9. Mówiąc o szczęściu. Poniższa historia pochodzi od dziewczyny o imieniu Samantha Futterman, której udało się z powrotem znaleźć swoją siostrę bliźniaczkę na YouTube. Żadna z nich nawet nie wiedziała, że ma siostrę bliźniaczkę, ponieważ zostały adoptowane po urodzeniu. Ale dzięki filmowi na YouTube pokazującym Samantę, Anais natknęła się na nią i zdała sobie sprawę, że dziewczyna wygląda dokładnie tak samo jak ona. Po przeprowadzeniu pewnych badań dowiedziała się, że ona również urodziła się w Korei Południowej tego samego dnia co ona. Tylko Samantha została adoptowana przez parę w New Jersey, podczas gdy druga została zabrana do Paryża. Numer 8. 25-letni myśliwy z Teksasu był ze swoimi przyjaciółmi, kręcąc promocję swojej nowej książki zatytułowanej The Real Win, kiedy stało się coś bardzo nieoczekiwanego. Kamera była w trakcie kręcenia filmu, kiedy w jego stronę leciała przepiórka, którą złapał gołymi rękami. Kiedy to się stało, jego przyjaciele wiwatowali i nie mogli uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Niektórzy twierdzą, że to było 100% szczęścia, podczas gdy inni mówią, że ptak został wyszkolony lub został dodany później w programie. Co o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 7. Kto powiedział, że pizza jest tylko do jedzenia? Dla Tetsuya Kikuchi, japońskiego zawodowego gracza frisbee, pizza jest również po to, aby wrzucić ją do piekarnika sąsiada. Udało mu się rzucić pizzą na odległość około 20 metrów do małego pokoju, w którym znajdował się piec. Miał na to 3 minuty i po kilku próbach udało mu się wrzucić pizzę do pieca. Według mnie całkiem niezłe osiągnięcie, aby zrobić to z pizzą. Numer 6. W tym filmie facet o imieniu Sam nurkuje do wody z włócznią i wydaje się, że to jego szczęśliwy dzień, ponieważ udaje mu się złapać dwie ryby. Nie wiem, czy jest on profesjonalnym wędkarzem, czy też złowił te ryby przez czyste szczęście. Przed zanurzeniem się w wodzie wykonał też pozę Aquamana. Jego przyjaciel, który filmował ten moment, był bardzo zaskoczony, kiedy Sam pokazał swój wielki połów. W końcu, jakie są szanse na złapanie dwóch ryb jednocześnie za pomocą włóczni? Miejmy nadzieję, że udało mi się zgrillować ryby i spędzić miły wieczór. Numer 5. Podczas gdy pewien człowiek kręcił film dokumentalny, w tle nagle pojawia się znana osoba. Był to nikt inny jak George Lucas, reżyser filmowy i twórca filmów Star Wars.
Najśmieszniejsze było to, że George patrzył w kamerę przed wejściem do hotelu. Prawdopodobnie kamerzysta również nie zauważył, że obok niego przechodziła sławna osoba. W każdym razie, kiedy obejrzeli materiał wideo, obaj nie mogli w to uwierzyć. Numer 4. Angelika Bengtsson jest aktualną szwedzką rekordzistką narodową w halowym skoku o tyczce po wykonaniu skoku na 4,81 m w 2019 roku. Było to połączenie umiejętności i lat treningu z odrobiną szczęścia. Ponieważ w pierwszej próbie złamała swoją tyczkę, więc dostała kolejną szansę. Musiała jednak pożyczyć kolejną tyczkę od swojej francuskiej konkurentki i wydawało się, że to był jej szczęśliwy dzień. W ostatniej próbie skoczyła o centymetr wyżej niż jej przeciwniczki i tym samym wygrała konkurs. Numer 3. Na poniższym filmie kobieta i jej przyjaciel wybrali się na wędrówkę w parku Chipinque w Meksyku, gdy nagle niedźwiedź zakradł się do nich od tyłu. Zamiast panikować, kobieta pozostała spokojna i nieruchoma. Niedźwiedź jedynie obwąchał jej włosy. Kobieta była nawet na tyle odważna, by w tym samym czasie zrobić sobie z nim selfie. Myślę, że nie chciała zmarnować tak wyjątkowej okazji. Większość ludzi prawdopodobnie będzie próbowała uciekać, gdy zobaczy niedźwiedzia, ale lepiej tego nie robić. Niedźwiedzie są od nas szybsze. Numer 2. Wyobraź sobie, że ufasz uprzęży i pewnie skaczesz przez most na wysokości 152 metrów tylko po to, by później dowiedzieć się, że to, w co ufałeś, poluzowało się. Ten Chińczyk prawdopodobnie miał problem z zaufaniem po swoim doświadczeniu w parku tematycznym Wangsheng Ordowician w Chinach. Można więc powiedzieć, że ten człowiek miał dużo szczęścia, że się nie potknął. Myślę, że możecie się domyślić, co stałoby się w przeciwnym razie. Numer 1. Ci dwaj chłopcy wygłupiali się na ulicy gdzieś w Dublinie w Irlandii po nocy picia. Bawili się naśladując ruchy wykonywane przez zawodników MMA. Nie wiedzieli jednak, że obok nich przejeżdżał samochodem prawdziwy zawodowy fighter MMA. Był to nie kto inny jak Conor McGregor, ale to nie wszystko. Zatrzymał się na chwilę, aby się z nimi przywitać. Po ich reakcji możemy stwierdzić, że byli tak szczęśliwi, jakby jedno z ich marzeń właśnie się spełniło. Jakie są szanse na to, że twój ulubiony zawodnik MMA nagle przejedzie obok ciebie? Czy kiedykolwiek sami mieliście szczęście? Dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.